Każdego dnia jest to samo. Budzisz się i już musisz kombinować. Trzeba pozbierać się z łóżka, zrobić śniadanie, a następnie wydostać się z domu. Wymaga to wiele bólu, wysiłku i cierpienia, ale to wiele uczy. Codziennie trzeba pokonać wiele przeszkód, barier, ale na szczęście żyjemy w czasach, gdzie ten świat jest coraz bardziej dostępny dla każdego z nas. Przykładowo dzięki funduszom europejskim jest coraz więcej dostępnych miejsc, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Zobaczcie, taki tramwaj bądź pociąg w metrze jest niskopodłogowy. Można bez problemu wjechać. A jeżeli gdzieś potrzebujemy pomocy, to ludzie zawsze chętnie pomogą. Wystarczy poprosić o pomoc. Przecież dostępność zaczyna się od drugiego człowieka. Ja osobiście nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś mi powiedział: nie, Polacy są naprawdę dobrymi ludźmi. Czasami ponosimy porażki, ale to nic w porównaniu do tego, co potrafią zrobić osoby z niepełnosprawnością. Wielu z nas pracuje, podróżuje, spełnia swoje marzenia, dąży do samodzielności, zakłada rodziny i żyje. Żyje tak jak każdy z nas. Nawet sporty ekstremalne nie są przeszkodą. W życiu można zrobić wszystko, tylko wystarczy na to ciężko zapracować. Kto powiedział, że będzie łatwo? Czasami trzeba trochę pocierpieć, żeby potem mieć lepiej. Pamiętaj, osoba niepełnosprawna nie zaraża, nie musisz się jej bać. Różnimy się tylko tym, że posiadamy jakieś ograniczenia.